dorobek naszej ziemi, którym ta ziemia słynie. Możemy podziwiać i w sensie dorobku artystycznego, co właśnie się dzieje, ale i też w sensie dorobku tej kultury materialnej, płodów ziemi rolnej. W tym roku stoiska obfitują w różnego rodzaju produkty w rekordowej liczbie. 14 sołectw, które zaprezentowały swój bogaty dorobek, spore grono osób, które z bliższa i dalsza przyjechały, podtrzymują tradycje, razem z nami bawią się i to jest to, co myślę jest w tym najcenniejszego, że mijają pokolenia, a tego typu święta trwają. To jest też nasz obowiązek i nasza powinność, by te nasze obyczaje podtrzymywać.